Nowym Sączu były słupki, były poprzeczki, było kilka zmarnowanych akcji. Dziś też kilka sytuacji nie wykorzystaliście, ale po wyniku chyba nie będziecie mieć pretensji do kolegów za indolencję strzelecką. No nie, wygraliśmy mecz okazale. To był taki swoisty rewanż za to, co się stało w Nowym Sączu, bo rzeczywiście tych sytuacji było sporo i takiego nieszczęścia. Dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy strzelać bramki, mogło być ich więcej, co też pokazuje, jaki mamy styl ofensywny. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Jakby fajnie zareagowaliśmy na tą porażkę w Nowym Sączu i 3 punkty zostają w tych akcjach. W drugiej połowie Chrobry napsuł wam trochę krwi, ale bardzo dobrze odpowiedzieliście na te dwie sytuacje. Najpierw po kontaktowym golu strzeliście na 3-1, a później Konrad Jałocha zastopował uderzenie z rzutu karnego. Tak, zgadza się. Wydaje mi się, że to był taki moment meczu przełomowy, kiedy obronił tego karnego Kondzio. Później jeszcze w sytuacji podbramkowej też dobrze się zachował i to był taki moment przełomowy, bo wtedy Chrobry już, wydaje mi się, troszkę się poddał, strzeliliśmy bramkę następną, więc już mecz mieliśmy pod kontrolą. Zagraliście dzisiaj bez wsparcia swojego trenera. Jakie to uczucie grać, wiedząc, że trener jest gdzie indziej poza ławką? Nie odczuwaliśmy chyba tego w jakiś sposób, bo wiadomo, osoba trenera była obecna przy nas na odprawie przedmeczowej. Także taka standardowa rutyna, z tym, że nie było go na ławce, no, ale gdzieś tam było go słychać z trybun, także nic się nie zmieniło w tym kontekście. Gdzieś na trybunach zasiadło nieco ponad 2400 osób. Myślę, że ilu z nich złapało się za głowę po tym, jak zobaczyli swoją bramkę na 2-0? Nie, pewnie wszyscy. Nie, no, bramka bardzo ładna. Strzelałem już takie wcześniej, pamiętam jeszcze w Sandecji Nowy Sącz. No idealnie, zejście do środka mocniejszą nogą prawą, no tak jak chciałem. Twoja cieszynka po tej bramce, no była jednoznaczna, jakbyś mógł zdradzić, dla kogo ten gol? Dla żony, no, która nosi moje dziecko, spodziewamy się dziecka. Planowany poród jest na grudzień, także bardzo się z tego cieszę, że będę ojcem. Macie na swoim koncie 2 zwycięstwa odniesione tutaj na stadionie w Tychach, no i 3 porażki wyjazdowe. I chyba nie będzie lepszej okazji do przełamania się na wyjeździe niż na tym bliskim niedzielnym. Zgadza się. No przed nami mecz z Sosnowcem, wiemy jakie to z rywali. Już dzisiaj jeszcze się pocieszymy tym zwycięstwem, jutro zaczynamy akcję Zagłębie, więc mam nadzieję, że pierwsze przełamanie na wyjeździe przyjdzie i to niedaleko.